Radio Conchita, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Land, Strumetra. Proszę być z nami, proszę Państwa. Siano się boi. A wiesz? Siano teraz takie zieleniutkie, gdyby poszedł też, to będzie żółty. A to niczego, krówki nie będą chciały jeść. A my tylko we dwoje jesteśmy. A na naszej gospodarce krówki to w tym czasie to jest po prostu majątek, no bo mleczko dają, za mleczko są pieniążki, najlepsze. Dwie krówki. Tak jest. No. I posłowo siano dbać, ciotka. No zaśpiewaj coś. To nie bądź. Nie ma humoru. Nie ma humoru. Jak się z żoną śpiewa, co zaśpiewa. Jak ją celuję. A żoną jak się śpi, to tajemnica, to nie trzeba mówić. O Jezu, jaka tajemnica. Kiedy ciotka przyjedzie, to prześpi się obok nas, to będzie wiedzieć. To przy mnie proszę nic nie po gazetami. Czego? Czego? A co, ciotka już przeżywa wszystko, już wszystko wie. Nie musi się patrzyć nawet, już wszystko siotka wie na pamięć. My to dopiero wchodzimy w to. Bo miałam dwóch mądrów. Który był lepszy? Łoba. Łoba? A nie, jeden musi być lepszy ciut. Łoba równy. Nie. Pierwszy był niższy. Był niższy, a drugi wyższy. No. Tak, tak. Ale łoba dobre byli. Łoba dobre. Dobre, tak. Łoba sztywny. Dwa dni i siano będzie sporknięte. A i to jeszcze grabić? A to już nie. No hej, hej, no, a tu jeszcze pani odbiera, tam tu łańcu. Tak, bo tam jest jeszcze więcej internetu, jak było. Pani nie lubi tej góralskiej muzyki. Tam jest jeszcze więcej internetu, jak było. Także nie wiem, czy to o tym jest, ale ja to poszerzyłam umowę. No, trudno się więcej zapłacić, ale chociaż tam pięć telefonów i jeszcze szósty tablet. Matko Boska, i teraz zrobić. No na razie, oddzwoń to i teraz pójdziemy na to się spytać. Nie, przecież to nie jest zobowiązujące. Ale widzę, że ty w ogóle nie odzwaniasz mnie tego. Zachowujesz się jak za. Masz dwa telefony, dwa abonamenty ode mnie, jest NC+, światłowody. Korzystasz przecież z tego. Nawet jak nie korzystasz, to też przez przyzwoitość. Trzeba jakoś do Elżbiety się odezwać. Nie można być tak uchwalenia. Daj spokój. Ale pozwalali pani tańczyć z innymi. Nieboszczyk ten Józef, kto przychodził do remizy, to się cieszył, że ja tańczyłam. O Jezu, Jezu, Jezu! O Jezu, Jezu, pół żartem, pół serio. Modlić się. Polska nikt nie modli. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Poranek zmartwychwstania napełnił świat nadzieją. Śmierć została pokonana, zakwitło życie. W naszej codzienności bardziej jesteśmy od pieczętowania grobów, niż od zwiastowania poranka wielkanocnego. Pomyślmy, w którym stronę każdy z nas kroczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, módl się Wili ze Szlichten z Niemiec. Bóg zapłać. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus, który wstępuje do nieba, skierował nasze spojrzenie z ziemi ku niebu. Kiedy patrzy się w górę, widzi się więcej. A kto nam wskazuje kierunek nieba? Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się skupina Elżbieta z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Bóg Ojciec w imieniu Syna Bożego zesłał nam Ducha Pocieszyciela, który jest Duchem Prawdy. Prośmy codziennie, aby Duch Święty nauczył nas odkrywać prawdę Ewangelii i napełniał serce Bożym pokojem. Winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modliła się Leokadia z Dąbrowy Górniczej. Bóg zapłać Pani. Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pan, który wywyższa pokornych, zabiera Marię do nieba z ciałem i duszą. W niej spełnia się Boża obietnica, że prawdziwie szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Starajmy się o szczęście, które się nie kończy, ale trwa na wieki. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. No i teraz ja zobacz. No jakie dziarostwo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. No widzisz, no. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Ja nie wiem, jak można słuchać przez pół wieku, 50 lat, kółko to samo. Kółko to samo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Obrzydliwe. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Helena i Wiesław z Chicago. Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Król królów i Pan panów uczynił swoją Matkę Maryję Królową. Oddajmy cześć Maryi i módlmy się, aby nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego, abyśmy mogli mieć udział w Jego Królestwie. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. We wszystkich intencjach Ojca Świętego. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W sercu Ojca Świętego i Ojczyzny naszej ukochanej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz mi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dziękujemy serdecznie za modlitwę, modliła się Zenobia i Józef z Koszalina. Bóg zapłać. Modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Ewangelizacji. Maryjo, w porannych pięćdziesiątnicy wsparaj swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie Odkupicielu Człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zrobić no, reportaż o historii, którą wszyscy znali, czyli tak na dobrą sprawę miała być to szybka praca. Pojechać, nagrać, co tu dużo robić. Natomiast jak ona zaczęła dokładnie dokumentować tę historię znaną, to się nagle okazało, że ta historia nie jest taka, jaka jest. No i z tej pracy, która miała trwać, nie wiem, półtora dnia na nagraniach i potem 3 dni przy montażu, nagle się okazało, że nie półtora dnia na nagraniach, tylko tam ileś tygodni na nagraniach, ileś papierów do przejrzenia i dokumentów. Więc to był taki przykład, że wszystko trzeba zawsze dokładnie sprawdzić. Irena zawsze mówi, że nawet potrafiła po emisji, prawda, zabrać reportaż, żeby go jeszcze doszlifować, żeby do archiwum poszedł taki, jak powinien być. To, co zobaczyłem, to chyba do końca życia nie zapomnę. Był lód, był śnieg. Na przestrzeni może 200-300 metrów cały ten śnieg był zbryzgany krwią, tak jakby tam się jakiś niesamowity bój toczył. To jest straszny widok. Ale napadało tego deszczowa. Nie byliśmy tu chyba. 2 tygodnie nie byliśmy. Dzisiaj dobra pogoda? Ryby biorą? Na wędkę niespecjalna pogoda, ale dla kłusowników jest idealna. Z takich reportaży, które powstawały latami, do których musiałam dorosnąć, bo cały czas czułam, że są nieskończone, to jest taki reportaż, który powstawał 3 lata chyba, albo 5. Bo mam takie 2, 1, 3, a drugi 5 powstawał, ale ten, do którego dorastałam, to był taki zwykły reportażyk. No bo jak zwykle szuka się tematu i pomyślałam sobie, a jest lato, jest ciepło, chętnie bym sobie wyjechała ze strażą rybacką gdzieś
na wody tu pod Warszawskiem. No i tak pojechałam i zrobiłam wtedy z tej nocy taki reportaż o kłusownikach. Wicedyrektor programu czwartego, bo byliśmy wtedy w programie czwartym, no bardzo był tym reportażem zachwycony, a ja czułam, że no dobrze, ale mam w rękach jakąś materię, z którą, za której pomocą da się powiedzieć dużo więcej. No i po długim czasie kiedyś pomyślałam sobie, przeglądając Biblię, że właściwie Biblię ona przeglądała. No, no i powstała druga wersja tego reportażu. Ciekawe, nie? Pierwsza miała 20 tam parę, 7 chyba minut. Potem powstała druga wersja, która miała 19:30. Skończyłam, no niby dobrze, ale niekoniecznie o to chodzi. Dalej mnie to męczyło. Słuchając Rekwiem Mozarta sobie myślałam, no nareszcie, mam. I wtedy właśnie zrobiłam już ostatnią wersję. I to jak zrobiłam, tak powstał Krzyk Martwych Ryb. I ta ostatnia wersja łącznie z muzyką i z fragmentami z Biblii i z fragmentami tamtych nagrań miała już niepełne 15 minut, więc to też jest dowód na to, że da się bardzo dużo powiedzieć w czasie, którego tak na początku byśmy się nie spodziewali. Tylko właśnie zależy, jakich środków się do tego użyje. Nie zawsze trzeba to opowiadać wprost. Ciemniejszy kształt wielkości, ja wiem, tak, statek, barka, nie? Nie, to wyspa jest. Piotrek! Rzucamy kotwicę. Szukaj sieci trałem. Zrozumiałem. Czerwony też. Zawadziliście kotwicą? No to lekko, ale wiemy, co to jest. Czekam na informacje. Co to było? Kiedy byłam w szkole łódzkiej filmowej na reżyserii, to w pewnym momencie nie byłam w stanie tego udźwignąć psychicznie. Dlatego myślę sobie, że rację mieli wtedy, decydując, że na reżyserię powinni przychodzić ludzie, którzy jeśli nie mają skończonych jakichś studiów, to jednak mają jakiś bagaż no, życia, doświadczeń. Ja nie miałam żadnego bagażu, a poza tym byłam z rodziny takiej, gdzie można by powiedzieć, że miałam bardzo dobre warunki, nic złego się nie działo, wręcz przeciwnie. To była tak zwana cieplarnia, z której nagle sama siebie zabrałam i trafiłam do innego miasta. Zawsze byłam bardzo ambitna, więc chciałam się ambitnie wyżywić za pieniądze, które dostawałam od rodziców na miesiąc, a one mi się rozchodziły w 2 tygodnie. I wtedy to był czas, kiedy statystowałam właśnie w różnych filmach, między innymi w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Bardzo to były fajne doświadczenia, ale były też doświadczenia no, wyjątkowo trudne, które w końcu spowodowały to, że tę naukę musiałam przerwać ze względów zdrowotnych i jak sobie myślałam o szkole, o powrocie, to pierwsze myśli były nie, nigdy w życiu. A to tylko dlatego, że za wcześnie po prostu, że brakowało mi dojrzałości. Pomyślałam sobie w pewnym momencie, no skoro nie mogę być reżyserem, no to widocznie jestem taką panienką z filologii, jak mówili moi koledzy z roku. To w takim razie pójdę na filologię, ale jaką? No serbsko-chorwacką, dlatego że bardzo lubię morze, bardzo lubię pływać, lubię ciepłe morza, no więc dlaczego by nie Adriatyk? No i tak sobie wymyśliłam, zdałam na tę filologię serbsko-chorwacką i to było 5 lat wakacji. Przede wszystkim to ona jest pod znaku lwa. Ona zawsze była taką osobą, która chciała się zaprezentować, brała udział w konkursach recytatorskich, lubiła występować i zawsze mówiła, no Irena, ty jesteś lew, to wiadomo. W tym wieku tak człowiek się bardzo nie zastanawia, ale na bazie takiej intuicji troszkę i tego, że ona chce robić coś znaczącego w życiu. Kiedy już kończyłam serbo-chorwatystykę, to już bardzo dobrze wiedziałam, co ja chcę robić. I że to będzie reportaż, i że ja koniecznie chcę być w zespole Adama Wielowiejskiego.
Wiedziałam, że no nie jest to możliwe, żebym przyszła tak po prostu z ulicy do Adama Wielowiejskiego, więc chciałam się dostać gdziekolwiek do radia, żeby się nauczyć nagrywać, montować i trafiłam do redakcji programu dla zagranicy. No i koniecznie chciałam się nauczyć montować. Nikt nie miał dla mnie czasu, więc uczyłam się metodą prób i błędów, co jakoś dziwnie denerwowało mojego ówczesnego szefa. Kiedyś tam wziął moją rozmowę i tak słucha i wiem, że jest wyczulony na to, żeby pokazać mi, że ja nie umiem montować. No i w pewnym momencie znalazł jakiś błąd montażowy, wyciął ten kawałek taśmy, wziął tak dwa palce i mówi: o, proszę. I ja wtedy sobie wzięłam ten kawałek i pomyślałam sobie, nigdy więcej w życiu nikt mi nie wskaże żadnego momentu, bo nie, po prostu go nie usłyszy. I dopóki takiego stanu nie osiągnę, to ja ten skrawek taśmy będę trzymać. I tak było. Uroczyście go w pewnym momencie wyrzuciłam. To była Irena Piłatowska, która tym razem wystąpiła w nietypowej dla siebie roli, bo nie jako autorka jednego z reportaży, tylko jako jego bohaterka. Zapraszam Państwa na stronę Studia Reportażu i Dokumentu. Adres jest bardzo prosty do zapamiętania, to reportaż.polskieradio.pl, bo tam można wysłuchać dalszego ciągu opowieści o Irenie Piłatowskiej, ale też innych jej reportaży i polecam Państwa uwadze kilka zwłaszcza tytułów. To na przykład Prawda Odwrócona, wspomniany reportaż o tym, jak często praca mediów opiera się na powtarzaniu tych samych informacji, jak rzadko media sięgają głębiej do samej istoty problemu. Polecam też Państwa uwadze Głosy i miejsce na ciszę o problemie terroryzmu. To jest też temat cały czas aktualny. Ten reportaż został nagrany w Rosji po ataku na teatr na Dubrowce. Inny reportaż to na przykład Korian i Helena, który powstał we współpracy z Alicją Grembowicz, a jest to opowieść o parze, która chociaż przeżyła razem 15 lat, tyle trwało ich małżeństwo, to tak naprawdę razem żyła i funkcjonowała niecałą połowę z tego czasu, tylko 7 lat. Pozostałe 8 było walką o proces tytułowego Kordiana, któremu groził wyrok śmierci. Zapraszam Państwa jeszcze raz na stronę Studia Reportażu i Dokumentu. Przypomnę, adres to reportaż.polskieradio.pl. Zapraszam do słuchania i życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Do godziny 21 zostały 3 minuty. Olga Mickiewicz, zapraszam do wysłuchania najważniejszych informacji, a Państwu mówię już dzisiaj dobranoc. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, pan nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskiego, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapsłem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Autopromocja. Dokąd pędzi światło? Dlaczego ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Patronami pikniku naukowego są Telewizja Polska, miesięcznik Focus i Screen Network. Mówiła o sobie: jestem malarzem rodzaju Brzeńskiego. Kiedy dostała w 2001 roku nagrodę imienia Jana Cypisa, była niesłychanie z tego dumna, bo była to po raz pierwszy przyznana nagroda tej klasy i tak prestiżowa właśnie kobiecie malarce. Teresa Pongowska, jej wystawa jest w Galerii Opera i o niej, również o tej wystawie, będziemy mówić w Kwadraturze Kultury 28 maja o godzinie 22.05. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja.
Polskie Radio 24, zbliża się 21. Czas na informacje dnia. Protest w Sejmie zawieszony, ale niezakończony. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zamierzają kontynuować walkę o ostatni postulat. Rząd namawia do rozmów. Rosja prowadzi badania nad bronią masowego rażenia. Strona ukraińska przedstawiła raport w tej sprawie podczas zgromadzenia parlamentarnego NATO w Warszawie. Profesor Giuseppe Conte nie zostanie premierem... Niespokojna Rosja, widzisz, mówiłam, że ona też kręci. Niespokojne banki lichwiarskie. Że wracę. Niespokojna Rosja. Zawiesili protest i opuścili gmach Sejmu. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, tłumaczyła Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w odpowiedzi na decyzję pikietujących zaprosiła ich do rozmów prowadzonych przez zespół minister Elżbiety Rafalskiej. Oni mają ogromną energię, zapał do tego, żeby w jak najszybszym czasie pokonać te od lat niepokonane bariery. Od architektonicznych, przez finansowe, przez cały system orzekania. Dlatego każdy, kto zechce dołączyć do nas, do grupy, która pracuje i wdraża w życie konkretne rozwiązania, jest przez nas zapraszany. Już w czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie pani minister Rafalskiej. Decyzję o zawieszeniu protestu komentował w Polskim Radiu 24 prezydencki minister Andrzej Dera. Dla mnie to nie było zaskoczenie. Uważam już od długiego czasu, że ten protest powinien się zakończyć i dobrze, że się zakończył, tak mogę powiedzieć, bo dawno się wyczerpała ta formuła pomocy osobom niepełnosprawnym. Od długiego czasu już widzieliśmy bardziej akcje natury politycznej niż rzeczywistą pomoc osobom niepełnosprawnym. Dalsze trwanie tego protestu naprawdę już tylko i wyłącznie szkodziło środowisku osobom niepełnosprawnym i przynosiło też ujmę naszemu krajowi, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w polskim parlamencie mogło coś takiego się odbywać, czego byliśmy świadkami. Protestujący opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zgłosili dwa postulaty. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z ZUS oraz wprowadzenie 500 zł dodatku na życie w gotówce. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, z tym, że zamiast wypłaty dodatku rehabilitacyjnego zaproponował pakiet ulg. Na to rozwiązanie nie godzą się opiekunowie niepełnosprawnych. Ukraina twierdzi, że Rosja prowadzi badania nad bronią masowego rażenia. Według ukraińskich danych Rosjanie opracowują m.in. nowe odmiany gorączek krwotocznych. Mają też prowadzić badania nad nową bronią chemiczną. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja od co najmniej 3 lat pod pozorem badań nad nowymi szczepionkami prowadzi pracę z wirusami Ebola i choroby marburskiej. Raport na ten temat przekazała Sojuszowi Północnoatlantyckiemu Iryna Fris, szefowa ukraińskiej delegacji przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Wiosenna sesja zgromadzenia odbywa się w Warszawie. Iryna Fris poinformowała na swojej stronie w internecie, że w raporcie znalazły się dane o tym, iż Rosja powróciła do radzieckich prób połączenia wirusów Ebola z wirusami ospy. Wskazywać ma na to, jak czytamy, rodzaj aktywności prowadzonej przez kilka rosyjskich instytucji badawczych, w szczególności charakter zakupów państwowych prowadzonych przez te instytucje. Ponadto, według ukraińskich danych, inna rosyjska placówka badawcza dokonuje zakupów wskazujących, że prowadzi ona badania nad gazami paralityczno-drgawkowymi. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Podczas zgromadzenia parlamentarnego NATO w Warszawie rozmawiano dziś także o przyszłości porozumienia nuklearnego z Iranem oraz o międzynarodowym statusie Gruzji. We Włoszech misja tworzenia rządu przez profesora Giuseppe Contego zakończyła się fiaskiem. Kandydat na premiera antysystemowego ruchu 5 Gwiazd i eurosceptycznej ligi złożył rezygnację. Prezydent Sergio Mattarella nie zgodził się, by Ministerstwo Gospodarki i Finansów objął profesor Paolo Savona, ostro krytykujący Unię Europejską i Niemcy. Zdaniem komentatorów, Włochów czekają kolejne wybory, prawdopodobnie jesienią. W Berlinie demonstrowali zwolennicy i przeciwnicy polityki migracyjnej rządu. Policja skutecznie oddzieliła manifestujących. Około 10 tysięcy. No dzisiaj dzień pański, proszę państwa, dzień pański. Wprowadzonej przez rząd Angeli Merkel polityce migracyjnej.
Demonstranci ostrzegali przed islamizacją Niemiec i Europy. Żądali natychmiastowego zamknięcia granic i wstrzymania przyjmowania migrantów. Na plakatach widniały napisy żądające odejścia Angeli Merkel. Z kolei przeciwnicy AfD i zwolennicy polityki otwartych drzwi dla migrantów zorganizowali antydemonstrację, na którą przyszło kilkanaście tysięcy zwolenników. Obie grupy na całej trasie przemarszu oddzielało ponad 2000 policjantów, w tym oddział policji konnej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Czas na prognozę pogody. Jutro, podobnie jak dziś, na przeważającym obszarze będzie słonecznie. Większe zachmurzenie jedynie na północnym zachodzie i w górach. Temperatura od 22 stopni nad morzem, 26 na północy i wschodzie kraju, do 29 miejscami na południowym zachodzie. W nocy na północnym zachodzie i na krańcach południowych może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na ziemi lubuskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest niedziela, 27 maja, prawie 6 minut po godzinie 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Maria Furdyna zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Zawieszenie protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Kolejny dzień obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dziś głos zabrał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony. Mija 58. rocznica wydarzeń zielonogórskich. Dzięki takim aktom jak ten, wbrew propagandzie i mimo niej, uczyniliście tą ziemię polską ziemią na powrót. Tak jak kiedyś była te 1050 parę lat temu za czasów Piastowskich i później. Polskie Radio 24. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili trwający 40 dni protest w Sejmie. Opuścili już teren parlamentu. Przed Sejmem zorganizowali konferencję prasową, na której tłumaczyli, dlaczego podjęli taką decyzję. Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek, wygłosiła oświadczenie, którym tłumaczyła, że decyzja o zawieszeniu protestu była głosem rozsądku. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju wskazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, na życie w biedzie i ubóstwie. No dlaczego wywiady zabierają nam? Zaśpiewają dla naszych mamusz żyjących i tych szczęśliwości wiecznych, a także dla katechetek wśród zakonnych, które są matkami duchowymi w dawaniu Chrystusa dzieciom na nocy religii, albo opiekują się chorymi czy pracują przy ołtarzach państw. A motto pieśni, czy słyszysz, mamo? Zawieszenie protestu w Sejmie skomentował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mówił, że w kwestii pomocy niepełnosprawnym jest jeszcze wiele do zrobienia. Na pewno bardzo istotne i ważne jest zreformowanie orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności. Również bardzo istotne i ważne jest to, żeby budować możliwości, które aktywizują i społecznie, i zawodowo. Trzeba usprawniać osoby niepełnosprawne i adaptować je do normalnego życia i funkcjonowania i zawodowego, i społecznego. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła, że zakończenie protestu w Sejmie to dobra informacja dla wszystkich, przede wszystkim dla całego środowiska osób niepełnosprawnych. Wskazała, że dzięki spotkaniom przedstawicieli rządu z protestującymi udało się przyjąć dwie ważne dla niepełnosprawnych ustawy. Jedna, która podnosi rentę socjalną, w ten sposób od września osoby niepełnosprawne, którym ona przysługuje, z wyrównaniem od czerwca dostaną ją w wysokości 1029 zł, czyli w wysokości minimalnej emerytury, oraz drugi projekt, który w ocenie wielu ze środowiska osób niepełnosprawnych był
projektem wyczekiwanym od lat, czyli dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do nieograniczonej, nielimitowanej rehabilitacji. Rzeczniczka rządu zaapelowała do osób, które zawiesiły protest, aby dołączyły do rozmów prowadzonych przez rząd ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Każdy, kto zechce dołączyć do nas, do grupy, która pracuje i wdraża w życie konkretne rozwiązania, jest przez nas zapraszany. Już w czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie pani minister Rafalskiej w Centrum Dialogu najprawdopodobniej ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy tak dużo mówią o trosce, o tym, jak ważne jest dla nich dobro osób niepełnosprawnych. Zapraszam, żeby swoje słowa przełożyć na czyny. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że przerwany dziś w Sejmie protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od dłuższego czasu miał charakter polityczny. Andrzej Dera powiedział w Polskim Radiu 24, że kontynuowanie tego protestu szkodziło środowisku osób niepełnosprawnych. Kluczowa rzecz to było dobro tych dzieci, które tam przebywały z tymi matkami. Osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki, szczególnych warunków, a tam takich warunków nie było, choć w samym Sejmie i mieli opiekę i masażystów, to jednak nie są warunki domowe, więc myślę, że to troska o dzieci zwyciężyła i zmęczenie też, bo politycznie rzecz biorąc wszyscy zachęcali do trwania tego protestu, bo zrobiono sobie z tego protestu taką maczugę do walenia w rząd. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska podziękowała protestującym opiekunom osób niepełnosprawnych i ich dzieciom. Obiecała również, że będzie walczyć o ich prawa. Działaczka społeczna oskarżyła rządzących o to, że próbowali ją wykorzystać do wyciągnięcia niepełnosprawnych i ich opiekunów z Sejmu. Powiedziała również, że protestujący wychodzą z Sejmu jako bohaterowie i zwycięzcy. Teraz na was będą spoczywały oczy wszystkich niepełnosprawnych, nadzieje niepełnosprawnych. Nie zostawimy was samych, nie będziemy bez was o niczym decydowali. Ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Grupa opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi protestowała od 18 kwietnia, zgłosiła dwa postulaty. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS. Zmiana spowoduje miesięczne podwyższenie świadczenia dla niepełnosprawnych o ponad 160 zł do kwoty niemal 1030 zł miesięcznie. Parlament przyjął też, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo im zależało na 500 zł gotówce. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność zarówno na wschodzie, jak i na południu. Szef resortu obrony mówił o tym w czasie trwającego w Warszawie spotkania Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO. Od wczoraj w Sejmie przedstawiciele parlamentów z państw sojuszu rozmawiają o sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Minister Błaszczak przypomniał, że na lipcowym szczycie w Brukseli NATO ma m.in. zaakceptować nową strukturę dowodzenia. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego. Polska gotowa jest je współtworzyć. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii w Warszawie. Szef polskiego resortu obrony mówił też parlamentarzystom o polskim zaangażowaniu wojskowym na misjach w Afganistanie czy też na wschodzie Europy. Szef MON powiedział, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Jest gotowa siłą zmieniać granice, gwałcąc suwerenność i integralność państw. Co
równie ważne, konsekwentnie i planowo rozwija niezbędne do tego zdolności wojskowe. Kiedy Zachód pozbywał się czołgów, artylerii, środków obrony przeciwrakietowej, Rosja nie uwierzyła w koniec historii i wszystkie te zdolności zachowała. Dziś ma w pewnym sensie przewagę nad sojuszem. Nasze wojska górują nad rosyjskimi liczebnie, posiadając w wielu obszarach przewagę technologiczną, ale to Rosjanie są lepiej przygotowani do prowadzenia wojny klasycznej. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział również, że dla Polski priorytetem jest wsparcie dla obecności Gruzji i Ukrainy w NATO. Mariusz Błaszczak podkreślił, że zarówno Gruzja, jak i Ukraina powinny jak najszybciej przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żałujemy, że przeciąga się tak ten proces. W naszym przekonaniu oba państwa starają się jak najpełniej realizować swoje zobowiązania. O możliwym przystąpieniu Gruzji i Ukrainy do NATO mówi się od co najmniej 10 lat. Na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku uzgodniono, że oba państwa w przyszłości zostaną członkami sojuszu. Wciąż jednak nie uzyskały planu działań na rzecz członkostwa. Natomiast przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji podczas popołudniowej sesji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Jego uczestnicy zwracali uwagę na to, że umowa z Iranem, z której wycofały się ostatnio Stany Zjednoczone, ma zarówno wady, jak i zalety. Marco Overhaus z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa mówił, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa ujawniła różnicę w podejściu do Iranu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem europejskim było i nadal jest integrowanie Iranu, nawet z jego obecnym reżimem, jako partnerem na Bliskim Wschodzie. Celem administracji Trumpa jest izolowanie Iranu do momentu, w którym będzie zmuszony albo zmienić reżim, albo całkowicie porzucić obecny kurs w polityce zagranicznej bezpieczeństwa. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości i była szefowa MSZ Anna Fotyga podkreśliła, że kilka lat temu była przeciwniczką porozumienia z Iranem, gdyż jej zdaniem polityka wobec tego kraju powinna dotyczyć nie tylko kwestii nuklearnych, ale też rakiet balistycznych czy wspierania terroryzmu. Polityk zwróciła uwagę na kluczową rolę relacji europejsko-amerykańskich. Mówiąc o moim początkowym podejściu do porozumienia z Iranem, uważam, że gdy już je podpisano i uzgodniono, musimy działać bardzo ostrożnie, tak aby utrzymać więź transatlantycką, ale to nie takie łatwe. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie zakończy jutrzejsza sesja plenarna. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wydarzenia zielonogórskie były aktem bohaterskiej obrony praw obywatelskich i ludzkich, z których każdy ma prawo korzystać, mówił w Zielonej Górze prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w obchodach 58. rocznicy tych wydarzeń. 30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry stanęli przeciwko milicji w obronie domu katolickiego, który władze chciały zlikwidować, przekazując budynek na inne cele. To było nic innego jak desperacki akt bohaterskiej obrony podstawowych praw obywatelskich, ludzkich, tych, które przynależą się każdemu człowiekowi, mówił prezydent Duda. Dzięki takim aktom jak ten, wbrew propagandzie i mimo niej, uczyniliście tą ziemię polską ziemią na powrót, tak jak kiedyś była te 1050 parę lat temu za czasów piastowskich i później. Jakże bardzo stała się wasza właśnie dzięki temu, żeście wspólnie dla swojej wspólnoty, a dziś patrzymy na to z wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, gdzie sami się rządzimy. Mówili dla Polski, żeście to zrobili. Prezydenta witał m.in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Panie prezydencie, z radością witamy w Zielonej Górze na ziemi lubuskiej. Dziękujemy, że jest pan dzisiaj z nami, aby oddać cześć ludziom, którzy w Polsce Ludowej, jednym z największych wystąpień społeczeństwa w latach 1956-1970 stanęli w obronie godności człowieka, wolności i wiary. Wcześniej biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Liteński mówił, że Kościół zawsze związany był z historią Polski. Jeśli dzisiaj, po 58 latach, od tak zwanych wydarzeń zielonogórskich jesteśmy tutaj, tak licznie zgromadzeni z prezydentem
Rzeczpospolitej. Jeśli miejscem i czasem naszego spotkania jest świątynia, modlitwa, to dlatego, że mieszkańcy Zielonej Góry w okresie powojennym, doświadczywszy grozy wojny, nie odrywali wzroku od nieba. Chcieli iść z Ewangelią przez życie, także w realia, tu na ziemię lubuską. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych są biskup senior Adam Dyczkowski, historyk i dyrektor Archiwum Państwowego Zielonej Góry Tadeusz Dzwonkowski, a także zielonogórska radna i społeczniczka Eleonora Szymkowiak. Prezydent uczestniczył także w otwarciu wystawy Wrastanie Ziemie Zachodnie i Północne Początek. To ekspozycja plenerowa o początkach budowania polskości na tych terenach. Wcześniej instalacje prezentowano m.in. we Wrocławiu, Szczecinie i Opolu. Północ.